Kiedy wybieramy się w podróż, to myślimy o wszystkim, tylko nie o tych sytuacjach, w których tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani, tak jak zgubienie bagażu, opóźnienie lotu, czy nie jesteśmy w stanie dolecieć na miejsce na czas, bo mamy na przykład lot łączony. I tutaj najważniejsze jest tak naprawdę to, żeby wiedzieć, że mamy prawa jako konsument i bardzo wiele rzeczy albo znajdziemy w punktach informacji, czy na lotniskach, czy chociażby w regulaminach, na które tak naprawdę się zgodziliśmy, kupując już bilet w daną podróż. Jeśli zgubiłby się nam bagaż, to tutaj zaczyna się tak naprawdę procedura jak najszybszego zgłoszenia tego, że straciliśmy tak naprawdę nasz dobytek i nie wiemy, kiedy on do nas wróci. No, statystyka jest po naszej stronie, bo jedynie 2% bagażu nie wraca do właściciela, ale jednak trzeba jak najszybciej na lotnisku zgłosić, spisać specjalny protokół i dopiero kiedy mamy wszystkie dane podane i gdzieś ta nasza zguba się znajdzie, gdziekolwiek by ona nie była, przewoźnik dostarczy nam po prostu bagaż na wskazany adres. I to jest oczywiście ten przypadek pozytywny, kiedy nasza zguba wraca do nas. Jeśli nie, to od momentu zgłoszenia po 21 dniach mamy prawo tak naprawdę zgłaszać się już o rekompensatę, odszkodowanie, bo po prostu nasz bagaż nie wrócił do nas. W przypadku pociągu kluczowe jest to, jak długo on się w ogóle spóźnia i taką granicą jest 60 minut albo w ogóle odwołanie danego pociągu. Wtedy możemy tak naprawdę od razu zwracać się o zwrot kosztów biletu albo w ogóle o inny transport. Jeśli czekamy na lotnisku na nasz lot i już widzimy, że zaczyna się jakieś opóźnienie, to już możemy myśleć o tym, że przysługują nam jakieś prawa, dowiedzieć się w punkcie informacyjnym na lotnisku, co się w tym momencie dzieje i jak możemy z tego skorzystać, bo takie podstawowe nawet rzeczy, jak przysługuje nam chociażby prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego, które powinien zapewnić przewoźnik, jeśli chcemy się z kimś skontaktować, że będziemy później, albo prawo do posiłku i napoju. I to są takie podstawowe rzeczy, kiedy mówimy o spóźnieniu rzędu do 4 godzin. Natomiast jeśli już będzie większe opóźnienie, typu dajmy na to 5 godzin i więcej, możemy już tutaj ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych albo jest jeszcze kwestia przy lotach łączonych o to, żeby nas odesłano z powrotem do miejsca, skąd przylecieli. Jeśli musimy spędzić noc na lotnisku w oczekiwaniu na kolejne połączenie, tutaj tak naprawdę jest zobligowany przewoźnik do zapewnienia nam i hotelu, i transportu. I z tego jak najbardziej warto korzystać. Czasem jeśli nie zdąży nas poinformować przewoźnik, to po prostu dbajmy sami o swoje prawa i od razu zgłaszajmy się w punktach informacji, że coś się dzieje, nasz lot jest opóźniony, chcemy zobaczyć, jakie przysługują nam w tym momencie prawa. No bo wiadomo, są różne lotniska, różni przewoźnicy, różne punkty informacyjne, ale i tak wydaje mi się, że warto jest po prostu myśleć o swoim interesie i o swoich prawach, kiedy tylko widzimy, że coś jest nie tak i od razu nam coś w tym momencie prawdopodobnie przysługuje.